sport moim życiem subiektywnie, o sporcie miała być niespodzianka, jest niespodzianka. Marcin Prus. Ja jestem niespodzianką? No, ty jesteś niespodzianką. Okej. Okay. Niespodzianko, droga, napisałeś książkę. Ja nie lubię czytać książek, ale powiem wam, że 45 stron w ciągu wieczora, po całym dniu pracowania tutaj, wstrząknięte. Sam powiedz, tak naprawdę. Dobra książka, nie dobra książka? Dla mnie zajebista. No, mi się też bardzo podobała, szczególnie, że ją czytałem z dobre 30 razy, żeby wszystkie błędy wyłapać. Potem się okazało, że jednak dobrym pomysłem byłaby współpraca z krakowską oficyną SQN, więc w tą stronę poszliśmy, stworzyliśmy z tego wyjątkowe dzieło, które po raz pierwszy w historii jest napisane ręką reprezentanta Polski i zrobiłem wszystko, żeby było dobrze. Gra Polaków. Dwa wyniki. Pierwszy 3-1 z Holandią, dzisiaj 3-0 z Niemcami. Dzisiaj mogę ci podpowiedzieć, że było naprawdę fajnie grali, Wodaczek fajnie serwował, ale tak ogólnie z parkietu. Jak ci się to podobało, wczorajszy mecz? No, wczorajszy mecz był meczem z przestojami, natomiast na szczęście polska reprezentacja się odrodziła i pokazała, że jednak potrafi grać w siatkówkę po tych wszystkich porażkach, które miały miejsce do tej pory. Mówię przede wszystkim w kontekście Ligi Światowej. Trzeba było Polakom turnieju, w którym można zamazać złą grę w ostatnich spotkaniach, natomiast teraz nasi zawodnicy pokazują, że jednak nie zapomnieli butów z szatni i potrafią bardzo dobrze nie tylko grać, ale i serwować, i blokować, i wszystko to, do czego są stworzeni. Dzisiejszy mecz wygrany, no i to tym bardziej cieszy, że Rosjanie przegrali, więc w tym kontekście bardzo dobrze, natomiast ja i tak bardzo bym chciał, aby klimat związany z mistrzostwami Europy był wygrany, natomiast turnieje, żeby były turniejami takimi, w których będzie można na pewno szlifować swoją formę do tego turnieju. To jeszcze jedna rzecz, od dzieciństwa zawsze mnie ciekawiło. Zmieniałeś kolory włosów. Fanaberia, czy tak ogólnie? Po prostu wstawałeś rano i myślałeś sobie, a dobra, dzisiaj blond, dobra, to jutro będzie czerwony. Nie, powiem szczerze, że pomysł zrodził się w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Tam funkcjonowaliśmy z Robertem Szczepanikiem. Poszliśmy się, najkrócej mówiąc, obciąć. Stało się tak, a nie inaczej, że zaczęliśmy sobie farbować włosy. Mi to zostało, Robert przestał. Ja skończyłem grać i też przestałem, natomiast chciałem zdecydowanie dłużej z tymi tematami być powiązany. Stało się troszeczkę inaczej, tak więc teraz naturalny kolor włosów, aczkolwiek delikatny szron też się pojawia. No tak, ale nie, no delikatny. Jeszcze jedno, środkowi. Byłeś środkowym, byłeś zajebistym środkowym. Pytanie jest takie, czy to obecni środkowi ci pasują, ci, którzy są powołani Możonek, jest powołany Nowakowski, teraz dzisiaj grali Wiśniewski. Może Wronka też dostanie trochę czasu? No może dostanie, natomiast nie mi oceniać bezpośrednio gry środkowych, natomiast bo chłopcy mają kawałek ciężkiego zadania. Siatkówka się stała szybsza, siatkówka się stała bardziej inteligentna, do tego jeszcze bardziej siłowa, więc to wszystko się fajnie zazębia. Ja tylko wierzę gorąco w to, że chłopcy jeszcze nadrobią troszeczkę szybkości, bo czasami nie dochodzą do skrzydeł tak, jakby można było od nich oczekiwać. Natomiast to jest wszystko przez te ekspresy, które lecą na skrzydło, więc jest to z jednej strony uzasadnione. Mam nadzieję, że środkowych forma będzie na tyle dobra, żeby z drugiej strony wisieli cały czas ich vis-a-vis na siatce i żeby na skrzydełkach był pojedynczy, który można było kończyć. Plany na przyszłość? Spokojnie usiąść, napić się piwa i poczekać do jutra. Dzisiaj kawałek ciężkiej pracy tutaj przy memoriale wykonaliśmy, więc trochę relaksu każdemu się przyda. Z drugiej strony trzeba cały czas pamiętać o tym, że tylko i wyłącznie jedno piwko, bo promocja książki trwa i będzie trwała przez kolejne parę ładnych miesięcy. Sprzedaży będzie przez okrągłe 5 lat, więc tej roboty będzie na pewno sporo. Przy okazji jestem dziennikarzem radiowym w Kędzierzysko-Koziorskim Radiu Partek, więc tam można mnie usłyszeć od początku sezonu ligowego. Dokładnie będę jeździł za Zaksą Kędzierzyn-Koźle w tym sezonie, więc również będzie co robić, tym bardziej, że bezpośrednio na wszystkich meczach od 2 lat jestem, więc sądzę, że i w tym sezonie również to będzie. Jedna rzecz, czy jesteś w stanie poświęcić jedną książkę? Zawsze jestem w stanie poświęcić jedną książkę, jeżeli mają trafić te książki, czy ta pozycja do osób, która z przyjemnością ją przeczyta i postawi na półce, patrząc na to, że jednak jest to coś fajnego, a nie do końca jest to mebel, z czystą przyjemnością, tak. No sam Marcin wam powiedział, dlatego właśnie powiem wam jedno, pytanie jest proste, jest konkurs. Marcin to pytanie zada, mam nadzieję. Pytanie masz zadać, zada, za które ktoś dostanie. Dobra. Ja mam jedno pytanie, ale nie wiem, czy ono ci się spodoba. No tutaj byłby problem, bo właśnie miało paść pytanie, z jakim numerem grałem, natomiast grałem z 4, 7, 11, więc jeszcze trochę i by wszystkie te numery można by było obskoczyć. Natomiast sprawa jest prosta, moi drodzy. Ja bym chciał się dowiedzieć, kiedy zakończyłem karierę i w którym to było miejscu.
Słyszeliście pytanie? Odpowiedzi na pytania na moim fanpage'u. Odpowiedzi ewentualnie w komentarzach. Ten, kto da najlepszą odpowiedź, znaczy prawidłową, krótko mówiąc, ten otrzyma taką właśnie książkę od Marcina z autografem Marcina. Rzecz jasna, więc ja zapraszam do konkursu, sądzę, że mam. Także jak wszystko słyszeliście, wszystkie barwy siatkówki Marcin Prus właśnie w tym momencie w sportowym życiu. Kłaniam się niezwykle nisko, Marcin Prus. Ja również się kłaniam. Do usłyszenia.